z księgi Malachiasza możemy odczytać takie typowe myślenie, typowe funkcjonowanie, postępowanie ludzi, którzy zaufali Panu Bogu, idą drogami sprawiedliwości, ale równocześnie widzą tych ludzi, którym w życiu się powodzi. Widzą tych ludzi, którzy mając czarne karty potrafią jeszcze epatować innych swoim powodzeniem, swoim zazwyczaj powodzeniem materialnym. I oczywiście błąd myślenia w tym względzie polega na tym, że utożsamiamy dobrobyt i szczęście materialne ze szczęściem w ogóle. Jednak kiedy dobrze, jako ludzie wierzący, sformatujemy nasze myślenie o naszym życiu, to zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie to prawdziwe, to wypełnione pełnią szczęścia jest poza granicą życia i śmierci, dodajmy śmierci, która została przez Chrystusa unieważniona. To jest takie przejście graniczne, gdzie już nie ma strażników. I tam jest pełnia naszego szczęścia. I dlatego my zastanawiamy się, jak osiągnąć to szczęście i w ten sposób dobieramy środki, działanie do tego, co dzieje się teraz. I czasami trzeba po prostu pokutować, czasami trzeba sobie czegoś odmówić, czasami po prostu dla mądrości postępowania trzeba podejmować decyzje trudne, które mogą być też niepopularne.